Z nami Rafał Błachuta. Rafał, miałeś występować na FEN8, kontuzja. Wszystko już jest wyleczone? Zgadza się. Żadnych problemów? Nie było problemów, przygotowania poszły tak jak powinny. Walczyłeś rok temu, nie zardzewiałeś przez ten czas? Nie potrzeba ci jakiejś takiej lżejszej walki w międzyczasie? Czy zardzewiałem? Nie wydaje mi się. Cały czas coś robiłem. No niestety było wiele sytuacji, które spowodowały, że nie mogłem walczyć, ale już jest dobrze i wydaje mi się, że nie będzie żadnego, że powiem, zardzewienia. Michał Michalski, trudny rywal, tak go oceniasz? No na pewno nie jest łatwym rywalem. Bardzo przygotowany fizycznie. Lubi się bić. No i stawię jemu niemałą poprzeczkę. Co będzie jego mocną stroną? Na co musisz uważać? Na co muszę uważać? Mam nadzieję, że porozmawiamy o tym po walce i wtedy powiem, na co uważałem. Wiele czasu poświęciłeś na to, żeby się jakby uwolnić z tego kontraktu z KSW, przepraszam. Zostajesz na dłużej w Fenie, czy po tej walce możesz wrócić na przykład do KSW? Na tą chwilę zostaję w Fenie, poza tym inne kontrakty, że tak powiem, to trzeba było porozmawiać z menadżerem, z panem Maczkiem i z trenerem, oni o tym decydują. Zostaję tu dłużej i nie myślę, że tak powiem, o dalszej przyszłości. Tu jeszcze trochę muszę zwojować. Masz bardzo mocno obsadzoną tutaj kategorię w Fenie. Jest Marcin Bandel, jest Paweł Żelazowski. Który z nich jest najgroźniejszym rywalem, uważasz? Każdy. Każdy jest groźnym rywalem dla każdego. To, czy ktoś wygra, to zależy od dnia, od szczęścia, to może być lucky punch, wszystko, więc trudno powiedzieć. Pewnie celujesz w pas tej organizacji? Na pewno. Myślisz, że po tej walce już będziesz oficjalnym pretendentem, czy jeszcze musisz kogoś pokonać, żeby osiągnąć ten cel? Nie wiem, czy będę, tu trzeba było zapytać się organizatorów. Ja tylko, że tak powiem, wychodzę, robię swoje i... Nie było takich zapowiedzi, że jeżeli tę walkę wygrasz, to będziesz pretendentem? Nie słyszałem przynajmniej żadnej takiej wypowiedzi, opinii czy podobnego zdania. Powiedz jeszcze, gdzie się przygotowałeś? Jeździłeś gdzieś po Polsce, czy byłeś u siebie na miejscu? Nie, praktycznie przygotowałem się cały czas u siebie w Kwidzynie i tam z chłopakami robiliśmy wszystko, aby jak najlepiej jutro pokazać swoje. Dzięki serdecznie. Chcesz kogoś pozdrowić na koniec? Oczywiście. Chciałbym pozdrowić wszystkich Kwidzyniaków, wszystkich z mojej rodzinnej miejscowości Sadlinki, wszystkich sponsorów, podziękować im przede wszystkim i zapraszam do oglądania jutrzejszej gali.